drodzy Państwo, co się dzieje z premierem Mateuszem Morawieckim? Bo ewidentnie, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale od momentu, w którym Jarosław Kaczyński wrócił do rządu jako wicepremier, z Mateuszem Morawieckim dzieje się coś złego, jeżeli chodzi o poziom emocji, no, retorykę, która jest właściwie, no, w tym przypadku, który słyszeliśmy, nie do zaakceptowania, pani redaktor. No, po raz kolejny powtórzę, że po pierwsze zbliżają się wybory, a w wyborach wszystko można powiedzieć, to znaczy tak politycy uważają, że wszystko można powiedzieć, żeby tylko uzyskać skutek. Po drugie, no cóż, sądzę, że premier Morawiecki trochę walczy o życie, tak? Musi się zasłużyć, musi się pokazać, że jest twardym wojownikiem, bo jeżeli PiS wygra, no to i przejmie władzę, prawda, to wtedy pojawi się pytanie, kto będzie premierem w nowym rządzie. Ja to wszystko rozumiem, tylko trudno oprzeć się wrażeniu, że w tym momencie premier ociera się o śmieszność, a jeżeli zaczynają obywatele się śmiać z polityka, to jest początek jego końca. No ale pani redaktor, to nie jest wcale tak. Jest duża grupa obywateli, którzy w pełni popierają pana premiera i jego retorykę. I to, że jest grupa Webera i to, że przecież to, co powiedział pan Weber, no to też umówmy się. Pani redaktor, tylko jednak od szafy, ale do tego no zaraz wrócimy. Absolutnie, bo ja się z panią zgadzam. Natomiast no, chyba jednak od szefa rządu powinniśmy wymagać jakieś minimum odpowiedzialności. Odpowiedzialności za słowa, odpowiedzialności za czyny, przewidywania tego, co się może wydarzyć. Znaczy zestawienie mordercy z szefem grupy, nie szefem całego IPP, tutaj pan premier też się pomylił, powinien jakiś lepszy research zrobić, z niemieckim politykiem unijnym, jest jakąś totalną aberracją. No, oczywiście jest to bardzo mocno przesadzone, bez wątpienia. Ale tak jak mówię, w kampanii politycy uważają, że mogą powiedzieć wszystko. Poza tym oni tak nie patrzą na to, że tutaj zestawiają Webera z Wagnerem. Liczy się fajny greps i to, żeby to do ludzi przemawiało i tyle. No. Od odpowiedzialności za słowo już dawno przestałam oczekiwać od polityków czegoś no to takiego. Ja jestem naiwna, bo ja cały czas oczekuję, niestety. Panie redaktorze, rzeczywiście fajny greps tylko, czy to jest grubsza sprawa? Znaczy, mi się wydaje, że pani mówiła, że coś złego dzieje z Morawieckim od czasu wejścia Kaczyńskiego. Ja bym powiedział, że tego typu retoryka nie jest jednak czymś jakimś szczególnie nowym. Ona się uruchamia przy kampanii wyborczej. Jak posłuchamy tego, co premier mówił w 2020 roku, czy w 2019 roku, to tam też nie widać jakiejś szczególnej odpowiedzialności za słowo. No, te słowa rzeczywiście no, nie powinny paść, no, ale jednak bardziej mi się wydaje druzgocące, także pod względem skutków, było to, co premier mówił w 2022 roku w lecie, kiedy oświadczał ludziom, że tego wirusa się nie ma co bać, trzeba iść na wybory, no to już się po prostu wszystko skończyło, a potem mieliśmy drugą i trzecią falę z rekordowymi po prostu zgonami nadmiarowymi w Europie. Więc tutaj też po prostu, żeby wycisnąć zwłaszcza z tego starszego elektoratu, który ponad statystycznie głosuje na Andrzeja Dudę, premier odwołuje pandemię, no to jest nieodpowiedzialność za słowa na naprawdę jakąś kosmiczną zupełnie skalę. No dobrze, jeszcze? Tak, no jakby też premier Morawiecki jest trochę traktowany przez aktyw pisowski jako ciało obce, bo jest za bogaty jak na PiS, bo jest banksterem, bo był doradcą Tuska, więc ono do czasu tego Tuska już tak musi po prostu ziemię przypomnieć temu aktywowi, że on jednak mówi jego językiem. No i to czasami po prostu przesadza, trochę tak przesadza jak ktoś, kto nie wiem, nie ma pochodzenia ludowego, jedzie na wieś, przebiera się w jakiś ludowy strój i próbuje jak gdyby zatańczyć udawać, właśnie zatańczyć tam jakiegoś oberka, wydoić krowę i wychodzi to dosyć kuriozalnie. No i tutaj właśnie jak gdyby co kampanię premier stara się pokazać pisowcom, pisowskiemu aktywowi, że on jest bardziej pisowski od Marka Suskiego, no i wychodzi to właśnie jak wychodzi. Dobrze, to teraz rzeczywiście wróćmy do słów Webera, bo tam faktycznie była mowa o zaporze ogniowej przed Prawem i Sprawiedliwością, ale Prawo i Sprawiedliwość chciało to, rozumiem, sprzedać jako kolejny atak na polską suwerenność przez Niemca. I prawie że Niemca, Donalda Tuska, no bo przecież też był szefem IPP, ta sama rodzina polityczna. Tylko tak naprawdę Weber oczywiście dobrał według mnie niefortunne słowa, natomiast chodziło po prostu o grupę polityczną. No to jest oczywiste, że oni nie chcą przedłużenia kadencji Prawa i Sprawiedliwości. PiS oczywiście wykorzystało, no bo w polityce trzeba wyrażać się precyzyjnie po prostu, żeby nie dawać później możliwości do rozmaitych interpretacji. Ale kiedy już pani Meloni powiedziała, w interesie Europy jest zwycięstwo PiS, to już jest okej.
pani redaktor? No oczywiście, że tak. A dlaczego nie? Pani redaktor, ja uważam, że pan Manfred Weber naprawdę nie powinien się tak wyrażać. I wcale nie jest tak, że on to tam tylko powiedział, bo nie chce zwycięstwa PiSu i tak dalej. Jeżeli się na takim poważnym stanowisku mówi o zaporze ogniowej, jeżeli się, wiadomo, że to jest grupa polityczna europejska, można domniemywać, że może pójdą za tym jakieś kolejne działania właśnie w Europie, w Brukseli czy w parlamencie. Ale pani mówi, że politycy mogą sobie w trakcie, jak rozumiem, kampanii mówić wszystko. Jak rozumiem, to czyta ja to tak także polityków EPP. No jeżeli premier Morawiecki może, to dlaczego Weber nie może? Nie, no pani redaktor, po pierwsze ja tak nie mówię, tylko nasi politycy tak uważają. Wszyscy. Od lewa do prawa. I oczywiście można powiedzieć tak, że każdy tak może, ale wtedy musi się zgodzić na krytykę, że wtrąca się polityk zagraniczny, wtrąca się no dobrze, w nasze wewnętrzne sprawy. Oceni wypowiedź pani Meloni, która mówi w interesie Europy jest zwycięstwo PiSu. Czy to się różni? Meloni dokładnie oceniam tak samo, że wtrąca się w interesy kraju drugiego, innego w Unii Europejskiej i nie powinna tego robić. Tak samo jak nie powinna robić tego pani von der Leyen, jak usiłowała powiedzieć Włochom, na kogo mają głosować, bo inaczej będą kary nakładane. Tak samo jak tak samo jak Polska przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, kiedy ewidentnie obóz władzy wspierał Donalda Trumpa i działo się to jeszcze przed głosowaniem Amerykanów. No tak to się ale wie pani co, to sobie nie przypominam tego, jeżeli rzeczywiście padły jakieś takie wypowiedzi. Na Twitterze było wiele takich wpisów polityków. Jeżeli padły takie wypowiedzi, to tak, oczywiście, że tak. Nie powinno się w okresie kampanii wypowiadać tego typu słów. Jeżeli się wypowiada, to po prostu się wtrąca w cudzy interes. I jak widać, pani von der Leyen nie była skuteczna, bo wygrała pani Meloni, czyli w ogóle ta bardzo prawicowa koalicja. I myślę, że pan Manfred Weber powinien był pójść trochę po rozum do głowy i pomyśleć, że naturalna przekora jednak takich suwerennych państw może spowodować, że jego słowa będą miały odwrotny skutek od zamierzonego. No ale to już jest odpowiedzialność tych wszystkich polityków, którzy się wypowiadają, jak się wypowiadają. Panie redaktorze. Jeśli chodzi o Manfreda Webera, to jednak warto pamiętać o tym europejskim kontekście, że on jest szefem frakcji chadeków w Parlamencie Europejskim i on jak gdyby myśli w kategoriach sukcesów politycznych EPP w całej Unii Europejskiej, na przykład w kampanii przyszłorocznej do Parlamentu Europejskiego. Tutaj myślę, że jak najbardziej ze strony kogoś na takim stanowisku jest naturalne to, że powiedzenie, że życzyłby sobie, by EPP, by jego partia wygrała wybory europejskie i prowadzenie kampanii na rzecz jej we wszystkich krajach, w której EPP występuje. No, gdyby tak powiedział, to by nie było żadnego problemu. No, tu można się spierać, o co tutaj dokładnie chodziło. Rzeczywiście, jak gdyby mówienie wyrażanie przez polityków, zwłaszcza przez głowy państwa czy szefów rządu, życzenia sobie głośno, kto by chciał, żeby wygrali w jakichś innych krajach, jest złą praktyką, jest przeciwskuteczna, niezależnie czy to robi Manfred Weber, czy robi to Giorgia Meloni. Jeszcze wracając tutaj do premiera. No właśnie, bo troszkę odbiegliśmy, bo to jest wielowątkowy temat rzeczywiście, natomiast ja jestem cały czas wstrząśnięta i zmieszana jednak wypowiedzią premiera i tym porównaniem, nawet biorąc pod uwagę standardy lub też brak standardów polskich kampanii. No tak, no jakby to porównanie jest w oczywisty sposób absurdalne. No z jednej strony mamy właśnie szefa EPP, do którego można mieć jak gdyby wiele głosów krytyki. Gdybym ja miał za coś krytykować Manfreda Webera, to raczej nie za to, że jest zbyt twardy wobec tego typu prawicowo-populistycznych rządów, jak rządy Morawieckiego czy Orbana, ale że jest zbyt miękki, bo to niestety Manfred Weber był tą osobą, która ochraniała Viktora Orbana przez długi czas w Europie i to, że Viktor Orban został wywalony z EPP, co powinno stać się już dużo, dużo dawniej, wcześniej niż się to stało tak późno, było między innymi zasługą pomocy Manfreda Webera. Więc tutaj też jak gdyby być może Manfred Weber się zreflektował, że prowadził jako szef EPP złą politykę, politykę normalizowania antydemokratycznego populizmu, ponieważ jak gdyby faktycznie Viktor Orban zmienił Węgry w takie państwo, które nie zostałoby dziś z pewnością przyjęte do Unii Europejskiej, bo nie spełnia po prostu żadnych norm. I to jest jakaś taka trochę, to są jakieś takie trochę wyrzuty sumienia. No dobrze, a drodzy państwo, czy wy nie macie wrażenia, że Mateusz Morawiecki ma dwie twarze. Jedną na potrzeby tutaj polityki wewnętrznej,
jest takim wilkiem tu i owieczką, kiedy jedzie do Brukseli. Bo przecież wszystkie problemy, które zarzuca mu chociaż Zbigniew Ziobro, no zostały klepnięte przez Morawieckiego. Począwszy od kwestii uzależnienia wypłaty środków z Unii od praworządności, poprzez wszystkie inne kwestie związane również z klimatem. Znaczy Morawiecki krzyczy tu, a tam wszystko grzecznie podpisuje. Pani redaktor, no trudno, jakby fakty. O tym świadczą. Tak, wydaje mi się, że wiele polityków w ten sposób postępuje. Ale ja pytam o Morawieckiego, nie o innych polityków. Jasne, oczywiście, że tak. Tak, zgadzam się, że on oczywiście popełnia błędy na tej arenie międzynarodowej, no bo jeżeli chce być spójny, chce przedstawiać jakiś spójny przekaz, no to powinien rzeczywiście, mówiąc to, co w kraju, później przekładać na swoje działania zagraniczne. No, do końca nie wiem, prawda, co mu przyświeca. Sama byłam tym zaskoczona, że zgodził się na ten mechanizm powiązania pieniędzy z właśnie z praworządnością. Byłam tym zaskoczona tak samo, że zgodził się na Fit for 55, ponieważ partia PiS no, deklarowała coś zupełnie innego, a tymczasem jedzie premier i wszystko to przyklepał. To było zaskakujące, muszę powiedzieć. I teraz zresztą PiS za to płaci w obu przypadkach, bo zarówno jeżeli chodzi o ETS-y, oni przecież zapowiadali, że załatwią tutaj sprawę ETS-ów w ten sposób, że przynajmniej nie będą w obrocie takim publicznym, prawda? To chodzi o te świadectwa udziałowe, znaczy świadectwa dotyczące certyfikaty dotyczące emisji CO2, więc oni mówili, że to nie będzie w obrocie publicznym, to znaczy nie będą tym giełdy obracały. Nic się z tego nie udało zrobić. Nie zahamowali Fit for 55, chociaż to oni zawsze mówią, że to będzie nas wszystkich bardzo drogo kosztowało. No i to nie rozumiem tej polityki, ale uważam, że teraz PiS właśnie no, zbiera owoce tego dualizmu. No i tyle. Panie redaktorze. Też jakby nie zapominajmy o to, że Mateusz Morawiecki nie jest samodzielnym liderem swojego obozu politycznego. On się może umówić na jedną rzecz w Europie ze swoimi europejskimi partnerami, wrócić do Polski i dowiedzieć się, że polityka jest jednak inna i niespecjalnie wiele może z tym zrobić. Nie ma samodzielnej... Ale to premier jedzie bez wiedzy, jaka jest polityka rządu? No, nie wiem, być znaczy może partii jest... właściwie, czy Jarosława Kaczyńskiego? Nie, Mateusz Morawiecki zawsze sprawiał na mnie wrażenie takiej osoby, która ma problem z tym, że jest nadmiernym optymistą mocą i nadmiernie ufa we własne możliwości, z tym też pewnie we własne zdolności perswazji pewnych rzeczy Jarosławowi Kaczyńskiemu czy swojemu zapleczu politycznemu. Więc może premier po prostu wierzy na przykład, że będzie w stanie przekonać PiS do pewnych rozwiązań, na które zgodził się w Brukseli, a okazuje się na przykład, że nieszczególnie. Więc też to jest jakiś taki kolejny czynnik, o którym trzeba pamiętać. Myślę, że to może być poza wszystkim innym no, niesamowicie irytujące dla europejskich partnerów, kiedy po prostu rozmawia się z kimś, kto jak się na końcu okazuje, nie ma tak naprawdę sprawczości, jeśli chodzi o reprezentację. Drodzy Państwo, to a propos praworządności. Wczoraj pojawiło się orzeczenie, zgodnie z którym sędzia Igor Tuleja ma dostać 36 tysięcy euro zadośćuczynienia. Sprawa oczywiście dotyczyła Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, pisze tak. Mediom piszącym o przyznaniu sędziemu Tulei 36 tysięcy euro zadośćuczynienia za to, że powołano Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, też oczywiście skraca tutaj skrót myślowy, jak rozumiem, nieprzypadkowy w tej kwestii. Przypominam, że rząd nie może mu wypłacić wskazanej kwoty z uwagi na brzmienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest uprawniony do oceny legalności powołań sędziowskich w Polsce. Zatem wydane dzisiaj orzeczenie nie ma żadnej mocy wiążącej wobec Polski. Koniec, kropka, powiedział sobie pan Kaleta i co? No też jak gdyby te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego też się mają stać przedmiotem troski Komisji Europejskiej. Bardzo możliwe, że tutaj jak gdyby sprawa Trybunału także znajdzie swój dalszy bieg w Europie, ponieważ no, jak gdyby Komisja Europejska zauważyła, że te działania Trybunału, przede wszystkim wyroki stwierdzające niezgodność części traktatów europejskich z polską konstytucją, mają naruszać ileś tam unijnych reguł, więc jeżeli rząd będzie brnął w to, no to jak gdyby jest brnięcie w kolejne obszar sporu prawnego z Unią Europejską. I do tej pory rządowi żadnego z tych sporów nie udało się wygrać. Pani redaktor, wiceminister sprawiedliwości, który, no wiadomo, że... Znaczy, wykluczamy Polskę z
jak rozumiem, państw demokratycznych, w których jednak Trybunał Praw Człowieka pełni funkcję no, niezwykle istotną. I teraz sobie wiceminister sprawiedliwości pisze tu i tam, mówi, nie wypłacimy, koniec, kropka, Trybunał orzekł. No cóż, myślę, że nie zostanie ta kwota wypłacona, aczkolwiek pan Tuleja zawsze może mieć nadzieję, że opozycja wygra i w związku z tym wtedy zostanie, myślę, że zostanie te pieniądze. Sędziemu Tulei nie do końca tylko pieniądze nie, chodzi, ja wiem, ale... Oczywiście, że tak. Oczywiście. To jest trudny problem od momentu, gdy przepisy prawa zaczęły być tak interpretowane i tak naciągane, że w ich świetle wszystko można tak naprawdę wykoncypować, czy jak kiedyś dawno temu mówiło się, można falandyzować to prawo dowoli. Nic na to nie poradzimy, dopóki właśnie, tak jak mówię, no, nie zmieni się władza. Zobaczymy, jak nowa władza będzie falandyzować prawo. Jeśli będzie, rzecz jasna. Tylko teraz pytanie o naszą przyszłość w Unii Europejskiej, gdyby była trzecia kadencja PiS-u albo PiS-u z Konfederacją, bo wiemy, że taka możliwość także jest, mimo na razie zaprzeczeń lidera tejże Konfederacji. Wychodzimy z Unii wtedy, czy nie? Znaczy wychodzimy pewnie nie, ale będzie rzeczywiście dalszy okres szarpania się z Unią. Praktycznie tracimy szansę na uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Usuwamy się na jakiś zupełny margines unijnej polityki i odbieramy sobie narzędzia do tego, by ją współkształtować. No i też pewnie kraje Unii Europejskiej, no jak gdyby dalej zastanawiamy, te kraje Unii Europejskiej, które chcą głębszej integracji, zyskują kolejny argument, żeby może integrować się we własnym gronie i myślę, że te dalsze rządy PiS-u będą też czymś, co będzie osłabiało europejskie szanse na spełnienie europejskich aspiracji Ukrainy, bo to jest też często argument, który się teraz pojawia na Zachodzie, że być może przedwcześnie przyjęto takie kraje jak Polska i Węgry, one nie radzą sobie ze spełnieniem standardów europejskiego państwa prawa, no i w takim razie, czy warto robić ten sam błąd z Ukrainą? I wielu warto przypominać, jakie są konsekwencje takich sytuacji. Oczywiście wielu może się wydawać, że to jest tylko szczegół, natomiast polityka Orbana, wiemy, że już uderzyła w węgierskich studentów, wiemy, że zostali w związku z taką, a nie inną polityką Orbana odcięci od programu Erasmus, z którego mnóstwo młodych ludzi, studentów korzysta. Wiemy, że programy edukacyjne i badawcze Erasmus Plus i Horyzont Europa zostały dla Węgier wstrzymane. Protesty rządu w Budapeszcie na nic się zdały. Decyzję podtrzymał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Drodzy Państwo, i tym się właśnie kończy taka, a nie inna antyunijna polityka. Myślę, że to jest ważna informacja dla młodych ludzi.